Strażnicy miasta. Wszystko o Hot Rodach. Witajcie! Czy wiecie, ile na świecie jest różnych rodzajów pojazdów? Traktory, łodzie, śmigłowce, hot rody. Czołem, Alice! Cześć, Harry! Harry jest hot rodem. Świadczą o tym choćby namalowane płomienie. Fajne, co nie? Hot rody są zazwyczaj odjazdowo pomalowane. Najpopularniejszym wzorem są płomienie. Można je malować na wiele różnych kolorów. Spójrz, on wygląda prawie jak ja. Tak sądzisz? Raczej ten wygląda jak ty. Nie, niby jak. Jakiś śliczny piesek. Trzeba przyznać, że zna się na samochodach. Hot rodami nazywa się stare samochody, w których zamontowano nowe, supermocne silniki. Zwykle są to tak zwane V8. V8 to niezwykle mocne silniki montowane we wszystkich amerykańskich muscle carach. Nie wiedziałem, jak nazywa się mój silnik, ale ma mnóstwo mocy. Wszystkie hot rody mają mocne silniki. Budowano je jeszcze dawno, dawno temu, zanim pojawiły się muscle cary. Pierwotnie hot rodami określano przebudowane amerykańskie kabriolety, tak zwane roadstery, ale było to 70 lat temu. Obecnie jednak hot rodami nazywa się też auta z dachami i te wyprodukowane do 69 roku. Hot rod jest zawsze autem przebudowanym. Ha! Ale fajne auta! Tak. Kierowcy zaczęli udoskonalać swoje auta w późnych latach 40. Chcieli mieć szybsze i lżejsze wozy, którymi mogliby się ścigać. Zaczęli więc przerabiać swoje samochody tak, by były mniejsze i lżejsze. I montowali w nich wielkie, potężne silniki. Co za prędkość! Tak, do tego je stworzono. Oprócz wyścigów ulicznych, hot rody startowały także w wyścigach na tak zwanych torach żużlowych. Są one owalne i położone na przedmieściach. Rajciu, ale zabawa! Obecnie hot rody rzadko się ścigają, ale nadal często widać je na pokazach motoryzacyjnych, na których właściciele wymieniają się opowieściami i ciekawostkami. Świetny pomysł! Zabawianie innych własnymi popisami. Pojadę sobie zatem teraz do centrum i postaram się kogoś uszczęśliwić. Pa, pa, Alice! Pa, Harry! Jak to dobrze, że mieszkasz w naszym mieście. Miło znać taki samochód jak ty.